Periodyzacja. Tłumaczyłem wam, co to słowo znaczy. Umiejscowienie czegoś w czasie. I rolą trenera w każdym sektorze i młodzieżowym i zawodowym jest również planowanie. A planowanie to bardzo prosty proces i dlatego dużo jakby trenerów i ludzi nauki się tym interesuje, bo tam jest wszystko pięknie. Tam jest tak fajna statystyka, tak fajna kalkulacja i tak fajne czynniki do badania, że tam coś wyjdzie. Sztuka zarządzania ludźmi też już jest fajna, bo mamy takie wiedzę, mamy takie raporty, mamy wgląd w tych ludzi, więc znamy jakby czynniki motywujące, czynniki stresujące, wiemy o tych ludziach bardzo dużo, więc też te planowanie komunikacji i współpracy z nimi też już się jakoś odbywa. Ale to co prawda od niedawna, a układ ten motoryczny na pewno dłużej. Zresztą wczoraj mieliśmy przykład do wykładu, który nastąpił. Czyli słowo periodyzacja, umiejscowienie czegoś w czasie. Rekord świata w pompkach w ciągu doby. Doba ma 24 godziny, czyli 3600 minut, czyli 86 tysięcy sekund. Znacie tą metaforę, jakbyś dostał 86 tysięcy dolarów dziennie, ale musisz wydać każdego dolara, co byś zrobił. I ludzie tak wymyślają i później się okazuje, że to wszystko chodzi o czas. 86 tysięcy sekund. Każda sekunda to wasz dolar. Czy go zainwestujecie, czy zmarnujecie. Decyzja każdego samodzielnie. Rekord świata w pompek w ciągu doby to... Już raz nie pytałem, żebyście zgadywali, ale tyle. 39 tysięcy pompek. Czyli wychodzi tak średnio 2 sekundy na jedną pompkę. Tak bardzo średnio. Przybliżenie. Ale przecież on nie robił 24 sekundy, 24 godziny równo, jedna pompka, 2 sekundy, równa pompka. Tylko miał dobę podzieloną na cykle. Miał cykle obciążające, cykle wytrzymałościowe, jak tak bardzo obrazowo mówię, nie fachowo w tej chwili, regenerujące i tak dalej. Czyli w tych 24 godzinach było ileś cykli, prawdopodobnie ich było, znowu, dużych cykli, to był duży cykl 24 godziny, małych cykli było być może 24, jeszcze mniejszych cykli było jeszcze mniej i tak dalej, i to było podzielone właśnie na to, że te były zielone, gdzie odpoczywał ja, na pewno nie spał przez te były czerwone, te były, i tak, rozumiecie, o co chodzi. Czyli te 24 godziny było zaplanowane sekunda po sekundzie, on miał plan na to. Ale to i tak był plan jego zawodu. Weźcie pod uwagę, że 39 tysięcy pompek się nie robi od tak. Czyli tu był dzień startowy, to ile lat wcześniej musiał dochodzić do tego sukcesu? Ładnych parę. Co najmniej 4 na przykład. Czyli wiemy, że on ileś lat się przygotowywał. 4-letni cykl olimpijski. Większe, o czym się mógł mówić, podwójny olimpijski i tak dalej. Zresztą są sportowcy przecież, którzy startują i wygrywają często po 4, nie wiem ile jest rekord igrzysk wygranych. Czy 6 igrzysk jest, ktoś miał uczestnictwo. Zamyślił się na pewno. A Korzeniewski ile miał? 4 na pewno i to z medalami, nie? 4. No, tak czy inaczej, no dobra, ale on zrobił te 39 tysięcy pompek. To jaki następny jego cykl będzie? Regeneracyjny. Czyli on będzie schodził z obciążeń, no bo nie da rady tak długo, tak mocno pracować. Organizm potrzebuje fizjologicznie wysiłku. Co się dzieje dalej? To jest ciekawe. Już wam rysując sezon koszykarski, to jest też ciekawe, że tak, w lekkiej atletyce masz dwa sezony startowe. Masz sezon zimowy, czyli na przykład grudzień, styczeń masz starty, i drugi masz ten czerwcowo-lipcowy. Czyli oni mają cykl roczny podzielony na dwa cykle. W koszykówce jest trochę inaczej, bo jest cyklem startowym, jest faza play-off cała. I stąd się biorą te błędy, że ktoś ma formę na początku sezonu i nie wchodzi do ligi albo nie wygrywa mistrza Polski. Bo te cykle są zaburzone. A po co one mają być podzielone tak na drobno? Żeby mieć nad nimi kontrolę, żeby mieć wpływ na nie, żeby coś kształtować, zarządzać tym zespołem. Także u nas jest trochę inaczej. Ale sami zobaczcie, już to co wiecie na pewno, to
Każdy miesiąc wiadomo, że w treningu, bo już w dzieciach inaczej się powinno robić, ale lipiec zaczynamy jakieś tam może własne przygotowania, sierpień to są treningi wysokiej objętości, później ta objętość maleje, wzrasta intensywność i praktycznie drugi raz koło lutego ładujemy baterię, czyli powtarzamy ten cykl po to, żeby od marca do końca maja, te 1,5-6 tygodni góra, być w cyklu startowym, tam gdzie się wygrywa. I później jest znowu regeneracja. Krótko regeneracji w najprostszej formie. Regeneracja po zawodach sportowych powinna mieć 6 tygodni. 6, 5, 4, 3, 2 i 2 tygodnie można powiedzieć wolnego. Intensywności maleją. Normalnie trenuję, ale na 50% czasu, 40, 30, 20, 10, góra, mogę 2 tygodnie nic nie robić, góra. Po to, żeby znowu wejść w okres silnych obciążeń i tak dalej. Oczywiście zależy to jest, polecam Wam książkę periodyzacja. Periodyzacja, Tudor Bompa i Gregory Hall. Zresztą nie wiem, czy Wam na to nie Bomby na pewno. Tak, książka to jest po prostu hit, pokazująca jaką sztuką, jak wiele poziomów, etapów i procesów jest w tych cyklach. Dajmy sobie i dzieciom odpocząć. Mój cykl życiowy, mam nadzieję, że kiedyś doprowadzę do takiego, że to będzie 7 tygodni, że to będzie 7 tygodni ciężkiej pracy, tydzień całkowitego odciążenia. Oczywiście w mikrocyklu 7-dniowym, 5 dni pracy, 2 dni przerwy. Przerwa, przerwa. Tak będę chciał pracować kiedyś. Po to są w szkole wakacje, po to i ferie zimowe. W ogóle też moim marzeniem jest, żeby szkoła była sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, 5 miesięcy. I później styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec już wakacje. Czyli dwie pięciotygodniówki, pięciomiesięczne cykle. W tych cyklach przerwy feryjne dwutygodniowe. 2 tygodnie w tym koło listopada i 2 tygodnie koło lutego. Rozumiecie? Na razie? I wakacje tak jak są. Znaczy nie tak jak są, tylko czerwiec, lipiec, kiedy to są dwa najbardziej wakacyjne miesiące, najdłuższe i tak dalej. I taki mikrocykl roczny przez ileś lat edukacji ma szansę utrzymać dziecko w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Ale najważniejsza informacja, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, tak. To jest wasz miesiąc. Jeden miesiąc. Miesiąc ma 4 tygodnie. Chciałbym, żebyście z dziećmi bezwzględnie do 13-15 roku życia nazwę trenowali tak, żeby czwarty tydzień był odciążeniem. Wiadomo, że w każdym tygodniu wy robicie, znaczy tak seniorzy robią. Poniedziałki są długie i ciężkie treningi, później skracają się. Intensywność tu są wolne i ciężkie, a tu są szybkie i to jest klasyczny mikrocykl, który znacie. On często słupkowo jest wyrażany i tak dalej, dwa słupki się na siebie nachodzą po to, żeby mecz był pikiem i tak dalej, tym szczytowym formą. W niedzielę treningu nie ma, w poniedziałek odbudowuje. Oczywiście na zachodzie już się ćwiczy dwa razy inaczej. Są dwa cykle w sporcie zawodowym, dwa cykle silniejsze niż mecz, także mecz się gra jako odciążenie. Czyli oni są tak świeci w meczu, bo oni ćwiczą poniżej swoich całkowitych potencjałów, bo zrobili to w tygodniu, w których kibic nie widzi. To jest znowu zmiana ogromna, jeżeli chodzi o teorię treningu sportowego, ale do tego jest potrzebna znowu suplementacja, odnowa biologiczna, armia ludzi, którzy obsłużą takie maszyny, żeby tak grały. Dla nas najważniejsze, proszę Was bardzo, czwarty tydzień w każdym miesiącu odciążcie dzieci i psychicznie, dajcie im inny sport, dajcie im więcej fanów, dajcie im inne, nie musi być jakby, że zabawa, dajcie im inne przestrzenie do pracy mózgu, inne bioenergetyczne sprawy dla pracy mięśniowej. Efekt jest taki, że kiedy robiłem na dzieciach 13-16 lat, od młodzika do kadeta, taki cykl, w którym w czwartym odpoczywałem, robiłem zawsze na pierwszym treningu nowego cyklu miesięcznego tripa. Wszyscy wiemy, co to jest. Osobiste powrót, połowa powrót, osobiste powrót, końcowa powrót. Wyniki na 14 badanych, 13 w każdym miesiącu poprawiało się istotnie. O 2, 3, 5 dziesiątych sekundy o sekundę. I robiłem to przez pół roku. Co miesiąc moi zawodnicy byli szybcy. Ale ktoś powiedział, ale ja mam tu ważny mecz. Daj im odpocząć. Ale tu mam ważny mecz. Nieważne. Mecze nie są dla ciebie wagą. Dla siebie wagą jest zdrowie. Dobra,
zdrowie dziecka, fizyczne i psychiczne, a nie żeby później 16-latek miał krew 70-latek. Ostatnia myśl, która miała dać obraz temu, bo to o tym są osobne studia, a nie kilkuminutowa prelekcja. Trener dobrze jak wie, jak ważna jest każda sekunda w jego treningu i jak ważny jest każdy 4-letni proces współpracy z zawodnikiem. To jest taka skala. Polecam wam Jakuba Sagę. Facet już ma doświadczenia duże i on to łączy fajnie już w neuromotorykę. Każda sekunda jest zaplanowana w treningu 90-minutowym. Sekunda. Ona ma odpowiedni kolor w jego algorytmach i grafikach i wykresach. Ona ma później odpowiednie zejścia z obciążeń. Ona ma i odpowiednią intensywność określoną. No, niesamowite rzeczy. Ale to wszystko jest sport zawodowy. No bez tego, ja miałem na przykład teraz, byłem w cyklu takim jako zawodnik, że w poniedziałek graliśmy w nóżkę, we wtorek w nóżkę, w środę trochę konkursików, a czwartek, piątek jechaliśmy tak ciężkie treningi objętościowe i intensywne, że w sobotę no, nie było tej mocy maksymalnej. Źle nam się grało, tak już delikatnie powiem. No bo mikrocykl nie był taki, w którym, nie mówię, że on był zły, tylko był inny niż warunki uczestników tego zespołu i to, do czego byliśmy przyzwyczajeni od lat. I stąd jakby wyniku nie było. Kiedyś chyba, nie wiem, czy kwartę nie zagraliśmy, że 0 punktów w kwarcie, albo nie wiem, czy to było może poniżej 10. Tak czy inaczej, to było chyba nawet rekordowo na polskim koszu chyba pisałem. Bo cykle były nie tak zrobione. Nie wiem, z czego to wynikało, w sensie wiem, jakby, że tak robiliśmy. To nie wiem, z czego tak wynikało. Jakie okoliczności ku temu sprzyjały, więc nie mogę ocenić, bo nie zrozumiałem. Nie miałem faktów dotyczących przyczyn. To tyle.